No i tak jak mówiłem, o północy wyszliśmy dokładnie o 1:30 z portu w Norwegii, Saide Sjord. Płyniemy już 5 godzin fiordami norweskimi do wyjścia na Morze Północne. Jest tam wyjście troszeczkę krótsze, ale ze względu na pogodę i czas, który nas goni, dostaliśmy zgodę na pokonanie tej trasy tutaj fiordami, żeby wyjść tam później troszeczkę już niżej. No tutaj fiordy się tak łączą, że można praktycznie tam z Moirany, a za Moiranem jest jeszcze Fisnes, Bodø, tam jest jeszcze wyżej. Wchodząc we fiordy można dopłynąć do Lofotów. Tutaj trzeba przy Lofotach po prostu wyjść, bo tutaj już nie ma jak przepłynąć. I znowu można się schować w fiordy. Na zewnątrz, na północnym jest sztorm, a tu we fiordach spokojnie. I płyniemy dalej aż tam do Bergen-Stavanger. I później już wychodzimy tam na samym dole, na południu Norwegii. No, widzimy te liczne skały niebezpieczne, także jak już mówiłem wcześniej, pływanie tutaj nocą jest bardzo niebezpieczne, bo trzeba na to wszystko uważać. W nieodpowiedniej chwili zrobienie zwrotu, czyli skręcenie, powoduje, że możemy wejść na skały. Miałem taki przypadek na innym statku, w innej firmie. To opowiem kiedyś, jak będzie czas. Teraz tylko bym chciał w skrócie pokazać. Tu zaraz za chwilę będzie takie wąskie przejście i to bym chciał sfilmować. A tutaj mamy hodowlę. Widzimy, jak to się odbywa na otwartym akwenie. Łosoś norweski, którego często możemy kupić w sklepie. Specjalne takie boksy są, siatką ogrodzone dookoła. No i ta woda jednak jest czysta tutaj. Na bieżąco w fiordzie jest odpływ, przypływ. Tak jak hodowla pstrąga na rzece, tak tutaj odbywa się hodowla łososia we fiordzie. No, takie pokażę, takie klateczki są ustawiane. Oczywiście one są zasumowane, bo odpłynęłyby. No i oczywiście jest ten łosoś dokarmiany. To nie jest tak, że taki łosoś atlantycki. No a tu się powoli zbliżali do tego ciasnego przejścia. Przejdę teraz od łososia. A jeszcze tam niedawno powiedziałem, że tam stoi taki mała bareczka. No to jest, właśnie tam mają paszę, którą dokarmiają te łososie. No socjal, tam pracownik śpi. Na kuchnię, prowiant, tak jak mały domek. I widzimy, zbliżamy się do tego wąskiego przejścia. Tu już jest są takie niższe tutaj skały. Widzimy, że ludzie i tutaj się osiedlili. No już jest tu trochę zielono, pola mają. A coś okoliczni farmerzy. Dali, pięknie góra oświetlona promieniami słońca wstającego, choć tutaj nigdy nie zachodzi słońce, to znaczy nie nigdy, tylko akurat o tej porze, bo jak jest wieczna noc, no to później jest i dzień szarawo, prawie że ciemno. tego wąskiego przejścia. Trudno, będę musiał poczekać, bo chciałbym to sfilmować. Najwyżej spóźni się do pracy. Myślę, że szyf mi tam pouszać za to nie da.